43 stopnie, ale zero problemów z temperaturą. To znaczy zero problemów z temperaturą silnika, bo temperaturą pasażerów i kierowcy to gorzej. Wyprawa polonezem na Saharę powoli dobiega końca. Przejechaliśmy przez całą Europę nad Cieśninę Gibraltarską, a dalej promem do Tangeru i przez Szefszawan, Fez aż na Saharę i dalej do Warzazatu i przez przełęcz Tizi Enticzka do Marrakeszu. Teraz jeszcze musimy jakoś wrócić przez Casablancę i Rabat oraz całą Europę z powrotem do domu. Taka tam przejażdżka, zaledwie 9544 km, a w Marrakeszu temperatura dobiła do 45 stopni. U stóp gór Atlas przywitał nas Marrakesz. Marrakesz, w którym wszystko dzieje się naraz. Widzę, kurwa, ale z przodu mam tego zjeba, no. Bo jaki to jest burdel w tym Marrakeszu. Skutery i motorynki jeżdżą w każdym kierunku, tankują się z podejrzanych stacji w środku starego miasta. Temperatura dobiła do 45 stopni, a wieczorem na głównym placu można było spotkać zaklinaczy węży. No i w lokalnym barze zjeść świetnego kepsa w formie szaszłyków. Ale nie to było najciekawsze. Najciekawsza była giełda samochodowa, największa w całym Maroku. Nie wiem nawet, czy nazwać to giełdą, czy może bardziej bazarem, trudno powiedzieć. Fakt jest taki, że jest to ogromny teren, większy nawet od giełdy w Charkowie, a na miejscu da się kupić naprawdę wszystko, włącznie z całymi połówkami samochodów, postawionymi jedna na drugiej, gotowymi do montażu. Zanim opowiem coś więcej o tej giełdzie, wspomnę tylko o najciekawszych kąskach, które tam zauważyłem. Po pierwsze, taki dziwny czerwony samochód, jakaś krzyżówka sedana z czymś sportowym, bardzo nieproporcjonalne. Nie wiem co to, może ktoś z was wie. To możecie napisać w komentarzu, jeśli wiecie co to. A kolejne perełki, no to oczywiście Citroen Mehari, to w całkiem niezłym stanie. Fiat 124, chyba specjal z Francji, który jakoś się tu przypałętał. Dostawcza Simca, Renault 16, był też Citroen GSA, no i Savien Renault, czyli to Super Goulet, pierwowzór Avi z filmu, który nagrałem niedawno. No i jeszcze trafił się Citroen Dayan, który tak po prostu leżał na stosie. No i Volkswagen Carbus robiący za kontener na śmieci, to w ogóle też był hit. A tymczasem o samej giełdzie. Jej hitem są połówki samochodów, zwłaszcza fronty, które zajmują ogromną część giełdy, wisząc na ścianach lub stojąc jeden na drugim. Zupełnie normalną praktyką jest tutaj po wypadku nie pierdolić się z wyciąganiem, prostowaniem, po prostu przeszczepić cały front. Więc fronty można kupić tu do wszystkiego. Citroena Visa, Mercedesa U124, W201, mnóstwo do kaczek, ale i do nowszych Daci, do Peugeotów, do Renault 18, ogólnie wszystkiego, co jeździ w Maroku. Ba, w ten sposób naprawiają nie tylko stare śmietniki. Do stosunkowo nowych wozów też mają kompletne fronty. Niektóre przyjeżdżają tak w kontenerach pocięte z Europy. Część po wypadkach w kraju, część kradziona. Są też tyły, choć nieco mniej, czy też gołe kasty. Są też połówki podłóg, ćwiartki, drzwi, klapy. Wszystko jest po prostu na ulicy, miejscami dosłownie mokrej od olejów i smarów. Do tego wszędzie leżą, stoją silniki i skrzynie, często pod gołym niebem czy w halach. Niestety w halach nie mogliśmy filmować, a szkoda. Ale tutaj panowie raczej mieli problem z fotografiami czy nagraniami i byli do nich nastawieni wrogo, poza kilkoma, z którymi udało się dogadać i zgodzili się na nagranie. Reszta mówiła, by zrobić zdjęcia tylko po zamknięciu, jak ich nie będzie. Przy czym, co ciekawe, nie chodzi o nielegalność tych pojazdów, ponieważ tajemnica policyjna jest taka, że policja też bierze udział w tym procederze, po prostu. Przy okazji opowiem jako notatkę dźwiękową wspaniałą historię, którą powiedział nam Locals, pokazując, że myśleli, że mówi o tym aucie. Otóż podobno jak przyjechał pierwszy samochód do Maroka, właśnie do Marrakeszu, to został podjebany, przyjechał z Wielkiej Brytanii, został ukradziony i tak powstało całe to miejsce z handlowaniem częściami. Przyjechał pierwszy samochód i podobno został ukradziony, taki lokalny żarcik, tak powstała giełda samochodowa w Marrakeszu. Wspaniałe jest też to, że na straganach wiszą na hakach układy kierownicze jak taka półtusza ze świni. Do tego jakieś lampy, błotniki, drobne podzespoły. Wszędzie jest nieopisany wręcz pierdolnik, a na ulicach piętrzą się śmieci zmieszane z częściami i wrakami. Cały teren jest naprawdę spory, spokojnie kilka przecznic. Coś niesamowitego. A, no i ciekawa była też obecność SUV-ów i to takich może nie najdroższych, ale w miarę premium, porozbieranych do kości, w sensie na przykład Range Rover w niezłym stanie, dość świeży, częściowo już rozebrany. No dziwi mnie troszeczkę to, że go nie ratowali, może to jeden z tych właśnie o ciekawej przeszłości.
No i tu też się nic nie marnuje. Niektóre auta stojące na rejonie i nieuprzątnięte bywały wręcz spalone, albo kompletnie prawie pozbawione wszystkiego, rozbite. No ale wiecie, może kawałek podłogi się przyda, to trzymają. A potem jedzie ci taki bus, co gołym okiem widać, że zostawia cztery ślady. Swoją drogą, jadąc przez Maroko, nie widziałem złomowisk, a lokalsi powiedzieli mi, że jak nie warto auto naprawić po wypadku, a raczej jak nie ma się na to kasy, to wóz trafia właśnie tu na giełdę. Nie na złom. Więc z tego co widać, ona trochę pełni też funkcję złomowiska. Takiego z wyspecjalizowanymi straganami i złomem porozsypywanym na ulicy. Robi to wrażenie. No to zakończyliśmy naszą wycieczkę po największej giełdzie samochodowej w całym Maroko, znajdującej się w Marrakeszu. Nawet nie chcę nazwać giełdą, czy takim lokalnym miejscem, gdzie ogólnie sprzedaje się części. Zostaliśmy oprowadzeni przez tutaj lokalnego pana przewodnika pracującego, który nam wszystko pięknie pokazał, co i gdzie. Na koniec, jak to zwykle tutaj w tradycji, poprosił o 200 dirhamów za usługę. Oczywiście trzeba było negocjować. Zgodnie z podpowiedzią kolegi tutaj naszego nowo poznanego Jakuba, daliśmy mu stówkę, chciał jeszcze, dorzuciliśmy paczkę szlugów, także 10 euro i paczka szlugów i wspaniała wycieczka. Myślę, że kurwa było warto, bo naprawdę było w pytkę. Przy okazji, żeby podsumować dzień 10 naszej wyprawy, czyli przejechaliśmy, jak się okazało, pomimo uszkodzonej pompy paliwa, bez bólu, całą tą wspaniałą przełęcz, kurwa, ticzka, coś tam. Głównie w tej przełęczy widać roboty drogowe, dużo piachu i żwiru. Nie jest to bardzo piękne, nie warto tam jechać specjalnie, ale jak macie po drodze, można wpaść na te 2200 metrów, Polony zdał radę, więc myślę, że wszystko, kurwa, tam da radę. Jeśli chodzi o sam Marrakesz, poza tą giełdą samochodową, to jest jeden, kurwa, wielki stadion dziesięciolecia po prostu, tylko bardziej śmierdzi i nie ma kałaszy spod lady, no i nie ma wódki. Ale poza tym to w zasadzie po prostu jeden wielki bazar. Na pewno w lato nie polecam, może jak jest chłodniej, to jest lepiej. Jeśli są jakieś atrakcje, budynki, do których można wejść, bilety są no całkiem drogie, bo za każde wejście po 5 euro. Także jeśli czytaliście w przewodniku, że Marrakesz 5 dni, moim zdaniem to totalne gówno, prawda. No ale tymczasem przyszła pora, by pożegnać się z Marrakeszem i kolejnego dnia wyruszyć w stronę Casablanki i Rabatu. To już była kaszka z mleczkiem, po pięknej, równej autostradzie. Piękne 4 ślady. Wobec tego i 500 km to nie był problem. Sama Casablanka jest absolutnie nieciekawa. Polska, Lewandowski. Maroko czy Maroko? Udaje europejskie miasto, ma wybrzeże, duży meczet, korki i to w zasadzie tyle. Przemieściliśmy się z Marrakeszu do Casablanki. Casablanki nie polecam, jest tam tylko jeden bardzo duży meczet Hassana II nad morzem, który jest otwarty w losowych godzinach, czyli nie w takiej, w jakich kurwa byliśmy. Woda, słońce, umierający całka. Natomiast Rabat, czyli stolica, oferuje ładne nabrzeże, odnowioną Medinę, trochę zabytków, no i jest jedynym miejscem w Maroku, gdzie udają, że obowiązują przepisy drogowe. Ogólnie to beka, bo cały kraj tutaj jeździ jak debile, ale właśnie nas zatrzymała policja za przejechanie podwójnej ciągłej w stolicy. Gdzie pani policjantka, także ciekawie. Policjant ustawiła nas tak, żeby zablokować cały pas do skrętu, po czym jakieś francusko-marokańskie karyny się prują. Ogólnie to pani kontroluje 15 osób naraz, żeby nie było za prosto, także jest idealnie. Update sytuacji, blokujemy pas, a pani kazała pozostałym samochodom przejeżdżać na czerwonym świetle. W miejscu, gdzie wszyscy skręcali w lewo na zakazie, mogliśmy się przekonać, że w Rabacie tak nie wolno. A przynajmniej nie wolno, jeśli masz obce blachy. Bo pani policjantka swoich puściła, a zatrzymała nas i gości na holenderskich blachach, żeby wystawić mandat. Rabat, stolica Maroka, wreszcie ta legendarna, o którą można zapytać na warsztacie. Przy okazji, wiecie, gdzie jeszcze można znaleźć Rabat poza Marokiem? Na mubi.pl 150 zł cashbacku. Dobra, to zapytajmy eksperta, gdzie ubezpieczyć jedynie słusznie, tak na przykład takiego poloneza. Jedynie słusznie cashback. Ale przypominam, że istnieje sobie ten cashback, istnieje sobie porówny wareczka OC i AC. Jedyna taka słuszna, zobacz. Można by nawet na niej ubezpieczyć ten śmietnik tutaj. No to myk, policzymy sobie na dziewiąteczkę. 476 zł po odliczeniu cashbacku, ile? 326 zł. No i jak jednak coś sobie tam ubezpieczycie z cashbackiem, a w sumie rabatem, minus 150,
no to powtarzam to po raz setny. Dostajecie linka polecającego, którego możecie wysłać każdemu i jak użyje, to możecie sobie po 50 zł za każdym razem zebrać nawet 2000. A teraz obadajmy sobie, jakie sprzęty wrastają w Maroku, bo dostałem specjalny tutaj, czy w Maroku, w Rabacie, bo dostałem specjalny cykl od lokalsa, który tutaj ma gdzieś babcie, że tutaj stoi sporo śmietników. I zresztą widzimy tutaj Renault 9, przepiękne, wrośnięte w najlepszy możliwy sposób, jaki tutaj się da, dużo liści, wgnieciony dach. I najlepsze jest to, że ono sobie wrasta w pięknym towarzystwie, bo jak spojrzymy na prawo... Trzeba docenić to, jak bardzo był ulepiony cały ze szpachli. Próg też cały ze szpachli. Ewidentnie Michał Anioł robił ten samochód. Michał Anioł szpachli. Chociaż w tym wypadku to będzie, nie wiem, jakiś Mohammed szpachli. O, a tutaj jeszcze dwa cechołeczka i GS albo GSA. Jeden kwadrat. No i tutaj mamy jeszcze kolejną projekcję. Będą czwóreczkę, bardzo malowniczy, że tak powiem, anturażu. Jedziemy zobaczyć kolejne miejsce ze śmietnikami, a potem jakieś rzeczy dla normalnych ludzi w Rabacie. I chuj, potem ruszamy nad morze. Tylko że tak jeszcze dalej na północ, bo tu już w ogóle jest bardzo chłodno. Wczoraj było 45, tu jest 31, czyli można by rzec, że jest prawie zimno. Ale za to człowiek się bardziej poci, bo w 45 jak jest sucho, jest super, bo od razu odparowuje. Jak jest 30 parę, to pocisz się jak jebana świnia. Także polecam 45 stopni gdzieś tam w okolicach Sahary. Jest tak. I tak oto w pięknym stylu pożegnaliśmy Rabat, by wyruszyć na nocleg w Wazila, kurorcie nad Atlantykiem. Niestety nie polecam. Dobrze oceniany kemping nad morzem miał karaluchy, brak ciepłej wody i syf w sanitariatach, a plaża niemal tonęła w śmieciach. To zresztą ogólnie charakterystyczne dla północy Maroka. W sensie południe, zamieszkane głównie przez Berberów, jest zdecydowanie czystsze od północy, która tak trochę chce udawać Europę, ale w zasadzie jest arabska i te śmieci są po prostu kurwa wszędzie na północy. Kolejny dzień to już prom z Tangeru do Europy, do Algeciras. No to płyniemy do Europy. Chciałem wydać pozostałe dirhamy, ale wygląda na to, że wszystkie duty free, jak wszystko w tym kraju, są zamknięte. Lądujemy na kontynencie, na którym znajdują się dwie bardzo ważne i potrzebne do życia rzeczy. Pierwsza to zimne piwo, a druga to gaz LPG, proszę państwa. Najwspanialszy wynalazek cywilizacji. Stacja już znaleziona, zatankuję jeszcze dzisiaj. Kurwa, cywilizacja. Zimny browar, otwarte w niedzielę. Tak to można żyć. Wróciliśmy do Europy. Następnie spędziliśmy cały dzień kolejny leżąc w Tarifie do góry wentylem, co skończyło się tym, że wszyscy jesteśmy w kurwę poparzeni słońcem. Przejechali idioci całą Afrykę, po czym nie odkryli, że jak pójdą na plażę, to się mogą jeszcze kurwa zjarać od słońca. Także genialnie. Po czym następnego dnia przejeżdżając całą Hiszpanię, no, aż do San Sebastian, na przykład ja musiałem prowadzić trzymając sobie tutaj bluzę, żeby zasłonić oparzenia słoneczne na nodze, ponieważ bolało mnie słońce, także wyszło nam to tak. No ale dobrze, skoro na dobrą sprawę dotarliśmy z powrotem do Europy i zostało nam już tylko odpoczywanie na plaży w Tarifie i w San Sebastian oraz jazda na strzała do Polski, pora chyba na podsumowanie całej wyprawy, a przynajmniej tego, o co pytaliście w komentarzach. Czyli kosztów całej zabawy oraz na przykład kwestii bezpieczeństwa w Maroku. Co do kosztów, zacznijmy od przejazdu, liczonego mocno zgrubnie, uśredniając ceny LPG i benzyny i zakładając, że cała Europa raczej była jechana na LPG, co nie do końca jest prawdą, przez Francję. W efekcie przejazd dwie strony przez Europę to około 3500 zł na paliwo, zakładając spalanie poloneza w okolicach 10 litrów gazu. Tyle wypijał przy przelotowej w okolicach 120 km na godzinę według GPS. W Maroku, zakładając też dychę benzyny na 100 km ze względu na góry i tereny zabudowane oraz brak LPG na stacjach, wydaliśmy z grubsza 1750 zł na paliwo. Do tego 2600 zł na promy i około 500 zł w jedną stronę za płatne odcinki autostrad w Polsce, Francji i Hiszpanii. Czyli łącznie około 8850 zł kosztów drogowych, czyli powiedzmy z grubsza 9000 zł. I to jest ta najgorsza część kosztów. Żywność w Maroku kosztuje zależnie od produktów tyle co w Polsce lub trochę mniej. W knajpach jest wyraźnie taniej, natomiast co do noclegów, śpiąc tylko 3 razy na kempingach, reszta z bookingu, zapłaciliśmy 650 zł na 3 osoby za 8 nocy. Ledwo odrobinę ponad 200 zł na UBA.
W Europie płatny nocleg mieliśmy 3 razy w taryfie, co kosztowało 663 zł. Tyle co ponad tydzień w Maroku. No i jeszcze raz w Niemczech za nieco ponad 200. Łącznie w europejskiej części z grubsza 900 zł. Czyli całościowo na wyjeździe daliśmy 1,5 kafla za noclegi, dobijając do 10 500 zł za trochę ponad 2 tygodnie dla 3 osób. I to są koszty bazowe. Atrakcje, pamiątki i żarcie, to wszystko zależy od własnych upodobań. Chociaż pewnie da się jeszcze trochę przyciąć kosztów. Co do bezpieczeństwa, nie natrafiliśmy na ani jedną niebezpieczną sytuację. Ludzie w Maroku są pozytywnie nastawieni do przybyszów, często po prostu cię witają i życzą miłego dnia. Dobry, jest dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Zazwyczaj też chcą coś sprzedać, ale nie okraść. Nawet ci, którzy wyglądają na szemranych. Owszem, trzeba ich pilnować, pytać o ceny z góry i nie poddawać się nagabywaniom, natomiast raczej po prostu jest bezpiecznie i miło. A, no i co do auta, po przekroczeniu góry Atlas Polonez przestał się psuć. Przykro mi. Dopiero na sam koniec, na trasie przez Niemcy zupełnie z dupy, podczas jazdy urwał się zaczep od zamka bagażnika i musieliśmy go zakleić taśmą. Co nagram? X kurwa D. Bagażnik nie wytrzymał tak potężnego załadowania i ujebał się pałą. Wspaniale. Powiem tak, jak to zobaczy niemiecka policja graniczna, jak będziemy przekraczać Odrę, To wstaną i zaczną kurwa klaskać, naprawdę, po prostu. No i już w Polsce na A2 złapaliśmy gumę, bo rozpadł się wentyl ze starości. I to tyle, niestety. Wyprawa Polonezem za 900 zł na Saharę dobiegła końca, ale spokojnie, to nie jest moje ostatnie słowo. Kolejne, jeszcze głupsze wyprawy już zaczynają nabierać kształtu. Tymczasem pora wracać do rzeczywistości i zwykłych filmów. No i pamiętajcie, że w opisie macie jedyną słuszną porównywareczkę Mubi Pyly. Właśnie w takich momentach, jak ten, naprawdę nie żałuję, że zerwałem kilka nocy. Wymieniłem tą głowicę w tym śmietniku, bo składałem go na ostatnią chwilę, poskładałem i kurwa pojechałem. Właśnie na takich chwil. Udało się, objechaliśmy Maroko, wróciliśmy, byliśmy na Saharze i na koniec relaks przy tak zajebistych widokach, na tak zajebistej plaży w Taryfie. To jest coś, dlaczego warto było, kurwa, nie przespać tych kilku nocy i zmarnować nieprzeliczoną ilość godzin.